Siemano, dzisiaj filmik techniczny. Za oknem dzisiaj u mnie było plus 17 stopni. Błękitne niebo, kupę słońca. Ale i tak trzeba myśleć o ogrzewaniu. Tutaj sobie naszykowałem kilka takich fajnych rzeczy. Kto pamiętał, kto oglądał, to wie. Byłem w Palm Garden na wiosnę. Wyposażyłem się w takie czujniki Wi-Fi. W skład zestawu wchodziła taka puszka hermetyczna, termoregulator Wi-Fi, przedłużacz jack 5 metrów, no i sam jack. Jack w sensie z czujnikiem temperatury. Teraz już sobie to wszystko podpiąłem, skonfigurowałem urządzenie, w sensie sparowałem z telefonem, z aplikacją. Już podpiąłem farelkę na jedynkę. Można zwiększyć na dwójkę, bo ten termoregulator w porównaniu do tych chińskich małych, które były zarąbiste i są zarąbiste i dalej będę je polecał i używał. Tamte były chyba do 1,5 kilo, a ten jest chyba do 3, a nawet ponad 3 kilo. Więc to spokojnie obsłuży to na dwójce i jeszcze taką jedną na jedynce. Odpalę sobie tutaj drugi telefon. Zainstalowałem właśnie sobie taką apkę, chcę wam pokazać, jak to wygląda. Teraz to nie działa, no bo przyłożyłem to do farelki i jest ponad to, co ustawiłem i teraz jest w tendencji spadkowej, więc zaraz się powinno automatycznie włączyć. Ściągnąłem sobie aplikację i już nazwałem sobie trachikarpus. Mam tych czujników 4, więc tu będę miał trachikarpus duży, trachikarpus mały, karłatka i jakaś jeszcze bonusowa roślina na przyszły rok. Będę miał tu 4 rośliny i mogę sobie zmieniać nastawy i obserwować z każdego miejsca, gdzie jestem, gdzie tylko jest Wi-Fi czy tam pakiet internetowy i mogę sobie śledzić, co tu się wydziwia w moich osłonach i mogę. I najlepsze jest to, że oprócz tego, że widzę, to mogę regulować. Nie muszę być w domu, żeby zmienić nastawę. No i teraz tak, trachikarpus. Wchodzę na trachikarpusa, 34 stopnie. I co my tu mamy? Automat, harmonogram, minutnik i pętla czasowa. Ja tych nie ustawiałem rzeczy, tylko ustawiłem sobie automat. I tu w tym automacie jest co? Kontroluj przez temperaturę. Temperatura wyższa niż 40, włącz. Wyłącz, przepraszam. Jak będzie więcej niż 40, to się wyłączy. Jak będzie mniej niż 30, to się włączy. Pstryk, tryk, tryk. Daję zapisz, żeby się to schowało. Jest 32. Wrzucę to do szklanki z zimną wodą, żebyśmy nie czekali, no nie? Tyk, tyk, tyk. W oczach powinno znikać, a tu ruszę ekranem, żeby mi się nie wygasił. O! Załączyło się. I farelka na dwójce. Zamiata. No i co? Spadło do 26 stopni. 25. Wyciągam z zimnej wody. Przyłożę do farelki. 24 i już rośnie. 25. Taki krótki 26. To będzie taki króciutki filmik dzisiaj. Bo co tu więcej o tym gadać? O, już 30, ale zasuwa. Czterdzieści, psztyk, wyłączyło się, psztyk, zgasiło się. No i teraz znowu sobie będzie, aha. Czterdzieści pięć, i teraz znowu sobie będzie temperatura spadała w dół. I tak w koło Macieja. Śrubokręt był potrzebny tylko tutaj do tego. A tam są takie zapadki, trzeba je przycisnąć, wsadzić kabelek i nic więcej, nie trzeba tu lutować, być może by trzeba było albo coś przerabiać chyba do tego. Rozebrać trzeba tą obudowę plastikową i wyciągnąć tą płytkę, co tam jest, i przełożyć do tego wsadzić tam do środka i tu kabelki wychodzą i ma się taką hermetyczną puszkę. Bez tego białego by się po prostu chyba nie mieści. 41 stopni.
Jak tutaj się to zmienia, to Wam pokażę. I tutaj się albo off, albo on. I tutaj sobie jest nastawa temperatury i można sobie zmienić nastawę. Ja na razie nie zmieniam nic, bo tak ma mi na razie zostać. Tak będzie lepiej. Jak sobie sparować kolejne urządzenie? Tutaj jest plusik, pstyk. I tutaj można parować różne dziwne rzeczy, ale szybkie sparowanie, psztyk kolejnego urządzenia. Jak się paruje? Po podłączeniu tego do sieci wszystkiego będzie świeciło właśnie tak na niebiesko. Trzeba przytrzymać ten guzik przez 7 sekund, to będzie mrugać i wtedy to wykryje tego termoregulator i można go nazwać i można potem go już potem można się już nim bawić, tak jakby, czyli co jakieś nastawy robić o 36, no i harmonogram, to by trzeba było ustawić, dodaj, i co w tym harmonogramie jest, minutnik, to jeszcze muszę wszystko rozgryźć, o co tu chodzi, i pętla czasowa. No, czyli jak człowiek nie jest pewny czujników i tak dalej, to pętlę można sobie ustawić, że co ile ma się włączać i na jak długo. Też fajna rzecz. Człowiek nie musi obserwować, stresować, bo wie, że zawsze się włączy. Też fajna rzecz, sprawa. A tak to co? Psztyk, psztyk, psztyk. Oczywiście palma. Instrukcja jest w języku polskim, oczywiście w języku chińskim też była. Jest wszystko pokazane co i jak. Jedyny minus tego urządzenia? Urządzenie nie działa pod 5G. Na czym to skończyłem? Twój telefon tab jest podłączony z siecią 4G z dostępem do sieci internet. Nie działa to nawet jeżeli jest 5 ustawione na 5 i 4, a czy zagadam, na 5G i 2,4G. Uniwersalnie tak żeby było, to też nie działa. Musi być ustawione na 2,4G. To jest minus, bo nie poszło to z duchem czasu. Teraz jest 5G. Ja też w domu miałem 5G, a teraz musiałem zmniejszyć do tego, do 2,4. Oczywiście mi tam i tak niepotrzebne te 5G, no ale jedyny minus, jaki mankament jedyny, jaki się tutaj wypatrzyłem. A tak, no to co, spoko. Jeszcze się nie włączyło. Czekajcie, zaraz zobaczymy, tylko muszę sobie odblokować telefon hasłem, kodem i wchodzę w aplikację. Zobaczymy, ile trachikarpus ma. 30, zobaczcie, 30. To już patrzymy, co tu się dzieje. Magiczny stopień musi zejść teraz. Tu się zaświeci na czerwono, tam się farelka włączy. Pstyk, jest. 29. No i to będzie grzało aż będzie 40, czyli jakbym to tak zostawił, to by się grzało nie wiadomo do kiedy, pewnie nigdy by nie osiągnęło w domu 40. A może tak zostawię, żartuję. Wszystko przetestowane, wszystko sprawdzone, banalne to jest, bardzo proste, banalne. Nie ma tu żadnego stopień trudności, od 1 do 10, 1,5, może 2. No nic, wszystko. Pozdrawiam Was. Yo.